preorder naszej najnowszej gry, dostaniesz dostęp do dwóch DLC, z czego jeden z nich nigdy nie wyjdzie. Możesz też kupić Starfielda z masą pustych światów, loading screenów i animacji na poziomie 2011 roku. A to wszystko za jedyne 500 zł. Wspaniała oferta. Spodoba ci się również Avenger. Czy jako gracze, a zarazem konsumenci, mamy pozwolić, żeby nas tak ruchło? No nie. Czy tylko mnie denerwuje to, że dzisiaj nie ma premiery gry, tylko jest premiera wersji beta tej gry? I to jeszcze w cenie, która sugerowałaby skończony produkt. Wiecie, ile było w tamtym roku grywalnych gier na premierę? Może ze dwie. Jedną z nich był Baldur. Pomimo, że miał problemy w drugim i trzecim akcie, to dalej, grając ten pierwszy akt, w ogóle tego nie odczuwaliśmy. A drugą z tych gier było nowe Mario. Które jak się dowiedziałem, że w ogóle nie miało day one patcha, to ja miałem, o kurwa! To tak się da dzisiaj? I teraz pewnie ktoś z was powie, no dobra, ale wiesz, w wypadku takiego cyberpunka oni się nie poddali i teraz po 2 latach możemy już normalnie grać w tę grę. Dlatego ja cyberpunka kupiłem jakieś 2 miesiące temu i to za jakieś śmieszne pieniądze. Odeszły mi wszystkie frustracje związane z problemami tej gry na premierę. Tymczasem ci z was, którzy kupili preorder, ten, w którym mieliście mieć 2 darmowe DLC, kiedy tylko wyjdą, nie dość, że kupiliście ją wtedy, żeby dopiero po 2 latach móc w nią spokojnie zagrać, to jeszcze CDEP napluł wam w twarz, mówiąc, że tego drugiego DLC nigdy nie będzie, bo teraz robią 2. Nice. Bronienie tego jakkolwiek, bo po 2 latach mogę normalnie zagrać, to jest trochę takie nie na miejscu. Jakby fajnie, że się nie poddali, spoko, doceniamy to. Ale dlaczego kupować to wtedy, a nie na przykład teraz, jak ja? W sumie nie wiem, czy jakiekolwiek spoilery z tej gry do mnie dotarły. To tak jakbyś podjechał na McDrive'a, zamówił sobie burgera, wrócił spokojnie do domu i po otwarciu tego okazałoby się, że jest po pierwsze nadgryziony przez kogoś, po drugie ktoś na niego napadł. Ale co ma burger do cyberpunka? To, że w obu wypadkach jesteś konsumentem. Niezależnie czy to gra, czy burger, jednak nastawiasz się na to, że dostaniesz kompletny produkt, który zamówiłeś. Niezależnie czy to gra, czy burger, oczekujesz tego, że to jest gotowy produkt. Kupując burgera, chcesz, żeby był nadgryziony? Nie? A czy kupując grę, chcesz, żeby miała bugi? Tak, tego właśnie pragnę, po to tyle przepłacam te wszystkie preordery, te wszystkie premierowe wydania, bo tego właśnie pragnę, chcę, żeby te gry były zabugowane w cholerę. I żeby nic się z tym nie zmieniało. No taka jest mentalność dzisiejszego gracza niestety. No ale jak to? To mam gier nie kupować? Zróbcie co uważacie, ale jakbym ja był na miejscu tych, co wtedy ten preorder do cyberpunka zamówili i dostałbym nagle komunikat od Redów, że ej, bo to drugie DLC, które tam przy preorderze też miałeś dostać, to ono nigdy nie wyjdzie, ale dzięki za kasę. Ja po tym, co się przy tym odwaliło, poczułbym się dosłownie, jakby ktoś mi zdzielił gównem w twarz. I tego nie da się jakkolwiek usprawiedliwiać. Oni oczywiście by to powiedzieli bardziej eleganckim, korporacyjnym językiem, ale i tak wszyscy wiemy, że to o to by chodziło. Czy mamy teraz usprawiedliwiać takich ludzi tylko po to, że o, bo jak się tutaj pięknie naprawili po tych 2 latach, że gierkę można sobie normalnie odpalić. To tak jakbyś kupił sobie dom i dopiero po 2 latach mógł się do niego wprowadzić tam mieszkać. No przecież to jest jakaś głupota. Dobrze, ale cyberpunk był dla Redów kubłem zimnej wody. I teraz już będzie dobrze. Ten i podobne argumenty słyszałem już wielokrotnie. Obalę je w 3 słowach. Wiedźmin, Next Gen. Najpierw Redzi mówią nam, że tak posypali głowę popiołem i teraz już będzie super. A potem dostajemy Wiedźmina 3 Next Gen, który na PC-cie woła o jakąś pomstę do nieba. To jest jakiś żart. I teraz, czy skoro tak ma wyglądać to posypanie głowy popiołem, że teraz ma być już dobrze, no to nie wróżę dobrze Wiedźminowi 4. Ludzie, nie bójmy się mówić o tym, że to jest chore. Nie ma znaczenia, czy to polski, amerykański czy chiński wydawca. Tymczasem ilekroć widzę update cyberpunka na Steamie, pierwsza moja myśl to jest, uwaga, aby tego nie zjadł. Podobne problemy na premierę miały m.in. Cities Skylines 2, Lords of the Rings Gollum, Forspoken, Redfall, mógłbym tak z godziny. I teraz pewnie powiesz, no ale jak nie kupię i nie zagram na premierę, to będę miał spoilery na YouTube. Dam ci radę. Obejrzyj najpierw recenzję. Recenzenci zwykle dostają gry przed premierą, czyli że w dniu tej premiery, kiedy schodzą embarga, mają już w zasadzie gotowy do opublikowania materiał. Jeśli zwrócą uwagę na problemy techniczne, już powinna ci się zapalać czerwona lampka. Co więcej, takie recenzje są zwykle bezspoilerowe i mówią tylko to, co wiedzieliśmy już i tak z traileru, jeśli chodzi o samą otoczkę fabularną. Jeszcze lepszym pomysłem jest zobaczenie jakiegoś let's playa, przynajmniej 2
może 3 pierwszych odcinków? No ale jak to? Mam oglądać zamiast grać? Przecież do oglądania jest Netflix. Zrób sobie takie ćwiczenie. Sam je zrobiłem i zszokowało mnie. Jeśli jesteś graczem PC-towym, uruchom Steama, zobacz, ile masz gier, które grałeś mniej niż 5 godzin. Dlaczego akurat 5? Bo skoro po 2 godzinach, gdzie mogłeś zwrócić ten produkt, nie zrobiłeś tego, to znaczy, że ta gra cię czymś przyciągnęła. Ale z jakiegoś powodu przestałeś w nią grać po tych raptem paru godzinach różnicy. Dlaczego? Jednym z powodów mogło być to, że nie miałeś wtedy czasu, więc gdzie gra zaczęła się odkładać na tak zwane potem. Innym, na którym ja się na przykład złapałem za swego czasu, to to, że przestałem grać, bo wyszło akurat wtedy coś zupełnie nowego, albo była jakaś super przecena na Steamie, jakby takich codziennie nie było. I kupiłem tę nową grę, zapominając o poprzedniej. I tak w kółko, i tak w kółko, bo wiesz, ta nowa też była fajna. W ten sposób naliczyłem u siebie co najmniej 20 takich gier. I to nie to, że to były jakieś krapy czy jakieś indyki, tylko świetne gry pokroju Hitmana 2. Jeśli jesteś graczem konsolowym, to również zrób sobie takie ćwiczenie i zobacz, ile gier faktycznie masz takich nieogranych do końca, pomimo iż fajne były. Napisz w komentarzu, ile z nich naliczyłeś, a potem nadrób zaległości, zamiast sponsorować te wszystkie śmieszne beta testy, które nam teraz serwują. W dodatku, nie kupując preorderów oraz przez pierwsze dni, może nawet tygodnie po premierze, unikniesz takich sytuacji, jakie miały miejsce m.in. przy okazji The Day Before. Wiecie, co jest najbardziej irytujące w dzisiejszych AAA-ach? Cena. A w zasadzie cena w kontraście do zawartości. Ostatniej jesieni, w ciągu półtora miesiąca, mieliśmy premiery 4 dużych tytułów. Starfield za 500 zł, Baldur Trójka za około 250 zł, później Assassin's Creed Mirage, również za kolejne 250 zł. No i do tego jeszcze Cyberpunk Widmo Wolności za kolejną stówkę. Czyli jeżeli chciałbyś w to wszystko zagrać w dniu premiery, musiałbyś w ciągu półtora miesiąca wydać około 1100 zł za raptem 4 gry. To jest chore. A jeszcze bardziej chore jest to, co w zasadzie dostajemy za tę kwotę. Jeżeli te wszystkie tysiące pustych światów i te wszystkie loading screeny ze Starfielda mają kosztować 500 zł, to ja poproszę wersję budżetową, gdzie będą tylko zapełnione jakkolwiek światy oraz bez tych loading screenów. Jak to jest, że Polak potrafi zrobić taką grę jak Medieval Dynasty chociażby, przyzwoitą grafiką, animacjami nawet lepszymi bym powiedział niż w tym Starfieldzie od Bethesdy? Co więcej, jak w Starfieldzie mieliśmy te wszystkie ulepszenia, modyfikacje statków i tym podobne, no to tę samą funkcję pełni tutaj to, że budujemy osadę, ją rozwijamy, ulepszamy i tak dalej. I to wszystko za nieco ponad 100 zł. Albo jeszcze lepszy przykład, na który jeden z widzów zwrócił mi ostatnio uwagę. Kingdom Come Deliverance. Również za trochę ponad 100 zł. Gra śliczna, dopracowana pod wieloma względami, a powstała za pieniądze uzbierane na Kickstarterze. Po co mamy kupować AAA-e, skoro mamy dostępne dużo lepsze, dużo bardziej rozbudowane i dużo tańsze, co ciekawe, AA-e? Nie chodzi mi o to, że jestem jakimś Januszem, powiedzmy, któremu szkoda na gry, ale chyba widzicie, jaki to jest absurd, za co my w ogóle płacimy tym wielkim korposem, jak już się decydujemy na zakup z jakiegoś powodu. I żeby było śmieszniej, te same korposy pokroju Electronic Arts wmawiają nam, że indyki to nie gry, że zaśmiecają rynek, że tylko te porządne gry, AAA-e, takie jak wydawana co roku ta sama FIFA, ten zbugowany Assassin's Creed, bądź gnioty dla nikogo, takie jak Suicide Squad. Jak dalej pójdzie, to zaraz zabiorą się za gry AA, takie jak Medieval Dynasty, jako jakiegoś wroga publicznego. Może zaraz dostaniemy zapowiedź Starfielda drugiego, gdzie będzie jeden pusty świat za 600 zł, bo przecież wszystko można dodać i poprawić w aktualizacji. No po co to robić na premierę? Są jeszcze gry usługi, ale myślę, że to jak one działają, zostawimy sobie już na następny odcinek. Pamiętajmy, żeby być świadomymi konsumentami i realnie wymagajmy od twórców stabilnego produktu. I to nie na zasadzie, że dziś kupię preorder, a jutro będę wymagał. No nie. W ten sposób zostaniemy w punkcie wyjścia. Dalej gry będą gównem i dalej nas będą traktowali jak gówno, które i tak wszystko kupi, bo przecież marketing podziała, bo przecież nie mogą być spoilery żadne przez te pierwsze 2 godziny gry. Najpierw sprawdzam. Potem płacę. Nie na odwrót. Na ten moment jest to chyba jedyny sposób, żeby jakkolwiek zmusić twórców do robienia dobrych gier. Udostępnijcie ten odcinek swoim znajomym, którzy również grają w gry. Im bardziej zwiększymy świadomość tego procederu, tym większe mamy szanse na realną zmianę. No chyba, że wolisz być dymanym przez korporację. Jak kto lubi, nie mnie oceniać. Jeżeli już naprawdę musisz zagrać teraz, bo sraczki po prostu dostaniesz. Wstrzymaj się pierwszy tydzień, może nawet miesiąc. Zobacz, czy gra faktycznie jest tego warta. Czy da się w nią już teraz grać, a nie za rok czy dwa? Bo po co byś ją teraz miał kupować, jakby nie działała? No i w ten sposób unikniesz nieprzyjemnych sytuacji jak The Day Before albo drugi dodatek do Cyberpunka, który nigdy nie wyjdzie. Pamiętaj, by wymagać dobrych gier. Najpierw sprawdzam, potem płacę.
Do zobaczenia.